No siema, jestem właśnie w Rzymie z Chloe. Chloe, cześć, powiedz cześć. Cześć, siema. No, przyjechaliśmy sobie tak na jeden dzień, na taki szybki wypad do Rzymu. Nie chce mi się kręcić, jak ja pierdzielę, bo nie spałem w ogóle. Nie spałem przed lotem, nie spałem na locie, bo jakoś nie mogłem spać. Teraz mam ochotę umrzeć ze zmęczenia. Mimo, że to są moje wolne dni, nie jestem tu w pracy ani nic. Ale dobra. Także plan jest taki. Pójdziemy sobie coś zjeść. Sprawdziłem na Google'ach najlepszą pizzę w Rzymie. Sprawdziliśmy zajebistą pastę i sprawdziliśmy... W sumie to tyle. Dobra, na początek idziemy sobie coś zjeść. Zaczynamy od makaronu. Czyli pasty. Patrz, jakie typowe włoskie uliczki. Piękne w sumie. Dobra, jest i nasza restauracja z Google. Podobno najlepsza pasta z tym, z owocami morza jest. Także idziemy. Chloe, lead the way. Słyszałem, że w Rzymie najbardziej znanym jakby spaghetti, taką specjalnością tego regionu jest... Gdzie to jest? A, coś ci mogę znaleźć. A, carbonara. Dokładnie. Carbonara. Także wezmę sobie carbonarkę. Zobaczymy, czy carbonara po rzymsku jest smaczna. What do you love the most in this life? Yes. There's alcohol in it. There's like chocolate flavors as well. No i przyszła mi carbonara. Jak od razu widzicie, wygląda inaczej niż przeważnie w Polsce. Nie ma dużo ciężkiego, śmietanowego sosu w niej. Jest bardzo mało tego sosu, tak jak przeważnie w ogóle w tych pastach włoskich, prawdziwych. I jest tam dużo, dużo jajka. A w sumie nie wiem, czy tam w ogóle jest jakakolwiek śmietana. Także jest to coś innego niż mamy w Polsce. Kiedyś tam jak byłem po Włoszech i jadłem, to się zdziwiłem. Teraz mnie to już nie dziwi. I oczywiście poczekaj. Zawijamy tradycyjnie. Jedna ciekawa rzecz o Włoszech to jest to, że gdyby w Włoszech się pasta robi zawsze al dente. To jest taki domyślny stan każdego makaronu, to jest twardy. Nie robię trochę taki niewygotowany. Nawet teraz jak sobie to jem, to jest takie al dente, że nawet jak dla mnie to jest za bardzo al dente. Ale w smaku super. Jest trochę pieprzu, jest trochę jajka. Boczek jest świetnej jakości. Dobra, jemy. Zobaczymy, co Chloe o tym myśli. What they think? I really like this pepper taste in it. So good. And I like the saltiness from the cheese, you know? Not from like strictly. I probably pozjatycku wzięła sobie seafood pasta. Dlatego, że ona bardzo lubi owoce morza. U nas w Polsce to wiadomo, nie ma owoców morza, jest śledź i tyle. A są tam krewetki, marze, w sumie jakieś pomidorki. Taram, pasta wyczyszczona do zera. Naprawdę było bardzo spoko jedzenie. Dobra. Dobra, wchodzimy. A pasta zjedzona, teraz idziemy się przejść po mieście. Nie wiem, jak Włosi mogą nie być grubi, skoro nie jedzą tyle węglowodanów. Jeżeli ktoś wie, to dajcie mi znać w komentarzach. Przecież wszystko w Włoszech to jest tłuszcz i węgle. Patrzcie w ogóle, jakie Rzym to jest miasto zabytków. Tutaj sobie idziemy przez miasto i tak to wygląda. Tu zabytek jakiś, tu jakiś budynek stary.
Tam też jakiś ten zabytkowe coś, zabytkowy łuk triumfalny stoi, widzicie? Ktoś się najadła cukru i teraz szaleje. A teraz Chloe pokaże wam trik. Ta-dam! Jakie to wszystko stare w tym Rzymie. W Polsce mamy ładne budynki, nowe, a nie. Co to jest? Co to? Wszystko się burzy się. Jak to się mówi? Ten. Ruina. Te Włochy. Nie wiem, po co tu je przyjeżdżają. U mnie w Policach są ładniejsze budynki. A pamiętacie, jak napisałem na Facebooku, że tylko nie mówcie, żeby pójść do Koloseum? No to patrz. Ta-da! Oczywiście musiałem przyjść setny raz do Koloseum, bo to jest tak jak wieża Eiffla w Paryżu, także... My tu gadu, a Chloe mnie ciągle męczy, żeby pójść na gelato. Gelato! Także idziemy na gelato! Patrzcie, co znalazłem. Takie rowerki dla dwóch osób z kierownicą normalnie i tu jest napęd elektryczny. Bierzemy sobie, wypożyczamy z Chloe na godzinę takie coś i pojeździmy sobie gdzieś po Rzymie. Zajebista sprawa, bo akurat mi się już nie chce chodzić. Zmęczyłem się trochę do chodzenia po Rzymie. A to jest elektryczne, także nie będziemy się musieli tak na ten namęczyć. They see me rolling, they hate it. Ale jazda. W ogóle to jest tak, że pedałujesz trzy razy na krzyż i później włącza się napęd elektryczny. I już w ogóle nie trzeba pedałować praktycznie. Ale masakra. Nie wiem, czy widzicie to za mną. Patrzcie, jakie są korki tutaj. Ogromne ulice, a my próbujemy tym małym naszym główienkiem się tam wcisnąć. Ludzie do nas trąbią, dziury są takie w ulicach. Nie da rady tak jeździć po Rzymie. To jest dobre, żeby się przejechać w kółko po Koloseum i wrócić, ale nie tak jak my jeździmy. Także idziemy to odnieść, bo nie da rady. Jeszcze mi tylko sztuka brakuje. Baba. A znaliśmy taką fajną restaurację. Taką ładną, typową włoską. I zjemy sobie tutaj jakąś pizzę. Chloe sobie wzięła capricciose, co się w Polsce je cały czas, nie chciałem wziąć tej samej, także wybrałem coś innego. Wybrałem sobie pizzę z rukolą, jakąś tam kiełbasą ich i w sumie to wszystko. Pizzę sąsiadów, sąsiednich stolików wyglądałem super, także zobaczymy. Mam nadzieję, że nasze będą tak samo dobre. Thank you. I przyszła pizza, wow. Wow, wygląda wspaniale, szczerze mówiąc. Patrzcie na Chloe pizzę. Chloe, what do you think? Zamówiliśmy sobie jeszcze butelkę wina Lambrusco. W sam raz do takiej pizzy. Kroiłem sobie kawałeczek elegancki. Pizza jest bardzo, bardzo cienka. Tak typowo po włosku, ale wiadomo, że Ameryki nie odkryłem, przecież wiecie jak wygląda. Próbujemy. Przepyszna. Wow. Bardzo dobra. Chciałem wam powiedzieć, że pizze w innych krajach są lepsze, że w Stanach są lepsze, że w Azji są w niektórych krajach lepsze, może w Japonii albo w Korei. Ale powiem wam, że jednak WhatsApp i Skype. WhatsApp, włoska pizza jest zajebista. Dobra, pizza skończona. Musimy iść szybko na autobus, bo nam zaraz ucieknie. Także myk. Idziemy z powrotem do hotelu. Gelato w końcu nie zjedliśmy jeszcze, ale zaraz tam koło autobusu, który wiezie nas do hotelu, jest jeszcze taka ostatnia kafejka, gdzie może być gelato, także jeżeli będzie, to zmuszę Chloe, żeby zjadła. No i dotarliśmy.
Sławne włoskie gelato, zwykłe lody tak naprawdę. It's just normal ice cream, right? No, it's ciabatta. Gelato means ice cream in Italian, you know that? Cukier. Niby zwykłe lody, ale naprawdę. Jeszcze kończymy te lody, idziemy do hotelu, idziemy spać i wracamy do Dubaju. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pozdrawiam.